Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Autobana. Jak widać, jest mała zmiana. Mam po polsku. Szukałem na Steamie, jak zrealizować pewne osiągnięcie i tak zobaczyłem, że koleś spolszył tą grę i wrzucił. No to cóż, no to wgrałem. Zobaczymy, jak się sprawdzi to spolszczenie. Co prawda, co do osiągnięcia, nie dowiedziałem się, co trzeba zrobić, ale wyłapałem spolszczenie. Dobre i to chyba. Chyba, że będzie nam się wywalać. Dobra. Witamy na dzisiejszej zmianie. Twoja zmiana się zaczyna. Pościg 1. Konfiskata nielegalnych przedmiotów. Kontrolę pojazdów. Zobaczymy, jak się odnajdę w polskiej, z polskimi napisami. Mamy nockę. Lecimy zatem. Zobaczymy, czy się uda zrealizować zadanie. Włącz silnik, zwolnij hamulec, proszę bardzo. Tak, tak. Mam 500 km do przejechania, mam obecnie 300... Kurde, muszę przyciszyć. 380 chyba przejechanych. Pościgi, no dobra, to teraz jak będę chciał się pościgać, to pewnie... Rozumiem, że nie będą uciekać. Tak zauważyłem, że jak potrzebujemy pościg, to chłopaki na mnie uciekają. Zobaczymy. Zgodno ograniczone prędkości, dobra. Kurde. Zbadaj pojazd. Zbadamy pojazd. Folgend, czyli co? kontrola, zaniechaj sprawdzania, dobra. Nie to. Chciałem go zatrzymać. Zatrzymaj pojazd. No, jak widać, nie ucieka. Przynajmniej dwie kontrole na pewno zaliczymy dzisiaj. Może się uda znaleźć jakiś nielegalny przedmiot. No, pościg to wydaje mi się, że też powinien być za chwilę. Jakiś. Ostawaj, Stefan. No i. Nie, może muszę z przodu. Bo się będzie toczył. O, proszę bardzo. Zajechałem. To mam. Okej. Właśnie mógłbym ten światła mijania włączyć. Jak już. Co ja chciałem. Ręczny pykuś. Wysiadamy. Zamknij drzwi. Zobaczmy. Jak wygląda tłumaczenie gadki. Cześć, wiesz, dlaczego cię zatrzymaliśmy? Przepraszam, nie mam pojęcia. Zatrzymałem cię, ponieważ przeszkodzenia, wykroczenia, kontrola. Trójkąt ostrzegawczy. No proszę bardzo, nawet to się zgadza z tym, co myślałem, że jak ja to sobie wyobrażałem. Trójkąt ostrzegawczy rzeczy znajduje się w bagażniku. Narkotyki są dla przegranych, nie? Po prostu nie, okej. Okay. Przeprowadzę. Test był negatywny. Bardzo dobrze. Trzymaj się w dal od narkotyków. A jak tam się przyjrzyjmy. Nie widzę niczego podejrzanego. Dobra. Nielegalne przedmioty. Zakazane przedmioty. Nie o tym wiem. To też nie za tłumaczenie. Ale dobra, no. Przynajmniej sens jest uchwycony. Więc nie jesteś pewien. Powinienem przeszukać ten pojazd. O. I to jest dobre. Jest ten dokumenty. Sprawdź dowód osobisty. Sebastian, okej. Okay. Sprawdziłem dowód osobisty. Dobra. Sprawdź dokumenty.
I co będzie? Sprawdziłem dokumenty, okej. Alkohol. Może kieliszek wina. Muszę to sprawdzić, pewnie. Proszę dmuchnąć włócznik, okej. Sebastian, osoba jest czysta. Samochód też jest czysty? Tak. Pojazd nie jest poszukiwany, tak bym to przetłumaczył, no ale okej. Nie ja to tłumaczyłem. Zaraz. Bo tu każe jechać dalej. Znowu bym się ten pomylił. Sprawdź pojazd. Za niski profil. Czyli co? Mandat? Się należy? Za niski profil. Tablica rejestracyjna jest. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, czemu to F było napisane. Kierunkowskaz. Dobra. Zobaczmy lewą stronę. Okej. Okay. Ciekawe, że jak już jest w jednym, niski profil to wszędzie jest. Zobaczmy, jak tam ubezpieczenie, te sprawy. Tablica rejestracyjna jest, znaczek emisji jest ważny. Znaczek emisji? No dobra. Mryga obecna, okej. Okay. Po lewej też pomrygasz do nas. Okej. Okay. Otwieraj bagażnik. Apteczka. Apteczka tutaj nie mieszka. Apteczka jest w porządku. Dziękuję. Trójkąt też jest w porządku. Spacja. W celu wykrycia nielegalnego. Okej. Okay. Będzie jakaś broń? Haha. Dobre. Znaleziono. To już nie mogli zrobić jakiejś animacji. Nie wiem, że otwieramy na przykład walizkę i zaglądamy do środka, tylko zawsze broń jest tak przyklejona. Ale okej. Okay. Dobra, nie kłócę się. Przejrzałeś się przez kim? No i dobra. Czyli... No cóż. Nielegalna rzecz. Aha, co to jest? Znalazłem coś twojego w bagażniku. To broń palna. Powiedz szczerze, czy to należy do ciebie. Chwileczkę to było w moim samochodzie. Po raz pierwszy to widzę, szczerze. Możesz nie być tego świadomy, ale posiadanie tego przedmiotu jest nielegalne. Powinienem zabrać się na posterunek. Aresztowanko. Wysiadaj, zabieramy cię. Swoją drogą. Ma ten pistolet w tym i nie wie, że to jest nielegalne? No ludzie. Hej, może skutecznie ten jazdę do tyłu. Tylko pytanie, czy jazda do tyłu? Jazda do tyłu. Daleko odjechałem, mi się wydaje. Nie, no dobra, idziemy. Mam nadzieję, że jazda do tyłu też mi się zalicza do kilometrówek. Nadzieja matką jest czyjąś. Wróć na posterunek i odprowadź aresztowaną osobę. No, spoko te. Kanały, przejęcie, gotowa stacja, pojazd gotowy. To też dziwnie jest przetłumaczone. Tak na mój gust. Zaciągnąć hamulec ręczny. Moim zdaniem wystarczyło ten, napisać hamulec ręczny i tyle. Bez tego zaciągania. Tutaj też bym się ograniczył do, że po prostu silnik, kanał, włącz kogut, włącz syrenę. Dobra. Włącz syrenę, włącz kogut, no w sumie kogut się nazywa kogut. Ciekawe właśnie, czemu kogut się nazywa kogut. Czy to ma coś wspólnego z kogutem?
czym to nam się by kojarzyło? Bo świeci na czerwono, to latają kogut? Bo kogut ma czerwony ten... ten grzebień na głowie? rozkminę, gdy się idzie tyłem. No i dobra. Mamy pierwszą tą kontrolę, pierwszą osobę z nielegalnym przedmiotem. Jest pięknie. I cudownie. Okej. Ręczne, wysiadamy. Tysiak. Kierowca aresztowany. Jakieś podsumowanie, cokolwiek. Dobra, czyli... A, bo to dwie konfiskaty, a ja się ucieszyłem. Ale lipa. Już myślałem, że mam przynajmniej nielegalne przedmioty z głowy. No cóż, jak to mówią, przedczesna radość. Zatem, proszę Państwa, włączamy silnik, zwolniamy hamulec. Na razie nie. Tym będę się bawił jak ten. Nie no, jedno takie zlecenie można dziennie przejąć. Znaczy, na odcinek dziennie. Dobra, spadajmy. Aha. Kontrola prędkości. Nie, jak tam wygląda. Przekroczono, dobra. Ciekawe, czy będzie uciekał. Zatrzymaj pojazd. Oczywiście. Oczywiście. Ścigaj pojazd. Spróbuj, zmuszając kierowcę do zatrzymania. Spróbuj. Ty, ale nieźle. Śmiga. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się wyjść. Dobra, jeden pościg mamy z głowy. Gorzej, że takich pościgów będzie mnóstwo. Moim zdaniem. Wsiadamy. Najgorzej, że trzeba się tak obrócić. I uskuteczniamy jazdę do tyłu. Jedziesz, jedziesz. Powrót. Pojazd gotowy, gotowa stacja. Powrót. Przejęcie. Szukałem tego opisu osiągnięcia, co jest 100 poprawnie... poprawnych odpowiedzi przez radio, coś tam takiego, radiooperator 100, coś ze, żeby 100 razy odpowiedzieć poprawnie, czy tam zareagować prawidłowo, tylko nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy to chodzi o, że tu nam się komunikat z radia wyświetla i my akceptujemy tą misję, to o to chodzi? To jeżeli tak, to musiałbym 100 misji, no 98, zaliczyć. Masakrycznie dużo. No ale te gry potrafią tak człowieka wymęczyć. W każdym bądź razie będziemy mieć pościg z głowy. To kontrola? A może zaraz. Kontrola to było może sprawdzanie prędkości albo coś. Mam nadzieję, że teraz... Kurde, bo ja tej bryki nie kontrolowałem, no chyba, że tak jak mówię, badanie prędkości to pod kontrolę podchodzi, ale badanie prędkości miało swoją działkę, która się nazywała kontrola prędkości.
mam nadzieję, że jak ostawię klienta, to posik mi się zaliczy. A wtedy zostanie nam konfiskata nielegalnych przedmiotów. To by było nawet fajnie, bo jest godzina 12 w nocy. A ja nagrywam odcinek. Bym sobie poszedł spać wcześniej. Ja no coś bym zrobił, żeby przynajmniej odcinek miał 30 minut na przykład. Dobra, posik nam się zaliczył. To teraz zatrzymujemy bryki, żeby znaleźć, no, nielegalny przedmiot. Zobaczymy, czy nam się przyfarci od razu, czy nie. To, że znalazłem ten pistolet, to była czysty przypadek. Teraz mogę już w ogóle do końca zmiany jeździć i nic nie znaleźć. Ale jak to mówią, nie kraczmy. Dobra, mamy samochód, czy nie mamy? Ja słyszę, ale nie widzę. No dajcie jakiś, dobra. Weźmy standardowo. Przekroczenie prędkości, jak będzie, to jestem prawie przekonany, że nam ucieknie. Przekroczono. Zbadaj pojazd. Zastanawiam się, czy teraz to przerywać, czy to na przykład jechać za nim na tyle, żeby ten coś znaleźć. Dobra. O! Proszę bardzo. Ale możemy dać mandat za przekroczenie prędkości, jakby coś. Tylko niech on się zatrzyma, albo ona. Zaraz się autostrada skończy. No, nie zaraz, no ale już jest blisko. Dobra, się bałem, że znowu będzie zatrzymywał się godzinę. Dobra, teraz możemy wygarnąć, że z jakiego powodu zatrzymaliśmy. Nie masz pojęcia. Wykroczenie, kontrola, prędkość, o. Miałeś to jeden na ograniczeniu do 100. No dobra, no przekroczenie to przekroczenie. Dlatego muszę przeprowadzać na tobie rutynową kontrolę. Dobra, trójkąt. Okej. A przyjrzyjmy się. Narkotyki. Narkotyki. Okej. Ale i tak zrobię test. Nielegalne przedmioty. W takim razie uwierzyć na słowo arteczka. Okej. Będzie mandacik. Ej, alkohol. Może narkotyki sprawdzać, jak właśnie tak na szaro pisze, że trzeba sprawdzać. Tak jak teraz z alkoholem. Dobra, negatywne dokumenty. Aresztować, jak nie ma prawa jazdy? Zobaczymy. Skradzione.
Dobra. To podawajmy, że może znajdziemy jakiś nielegalny przedmiot. Nigdy nie wiadomo. Tablica jest. Światła są. Okej. Okay. Lewe czy tam prawe? Zależy jak się patrzy. Koła możemy sprawdzić? Możemy, dobra. Bieżnika. Światełko jest. A stopy się nie powinny tutaj niżej palić na przykład? Trzeba pamiętać, żeby światło znaleźć, zbadać. No znaleźć jakiś pistolet, proszę. Cokolwiek. Nóż, nie. Nożyczki. Ale lipa. Nie ma broni nigdzie. Dobra, lapteczki nie masz. Kierunkowskaz. Dobra. To i tak muszę cię aresztować. Powinno mi zaliczyć konfiskatę, bo kierowcę skonfiskowałem. Dobra, wsiadajmy. Gotowa, pojazd gotowy. Nie wiem, co to chodzi. Dobra, idziemy do końca mapy. Zawróci nas na tamtym pasie. Potem ten. Wrócimy. Wrócimy naokoło, jak to mówią. Zrobię kilometrówki przynajmniej. Dobra, teraz zawracamy, teraz musimy jechać do zjazdu, czyli przejdziemy po komisariatu, tak jak już nieraz wspominałem, nie pomyśleli, żeby zrobić wjazd przy komisariacie, tak, taką kładkę jak tutaj, musimy pędzić naokoło. Ale się odbiłem. Serio? Nie mam nic do powiedzenia pod tym kątem. Oj, ale na szczęście mi nie ten. Myślałem, że mi zresetuje wszystko. No dobra, ale lipa taka wyszła, powiem szczerze. W sumie, chyba pierwszy raz tak się rozwaliłem. Żeby aż mnie pogonili. Dobra, może pojedziemy tutaj. Dla odmiany. Powiedzmy, że tutaj. Chyba nigdy tu nie byłem. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co zobaczymy. Trzeba zatrzymać kogoś do kontroli. HQ2, Charlie, 4-0-1. Time is of the essence. We have a broken down vehicle on. Dobra, mamy. Zatrzymujemy od razu. Jojojoj. No, zatrzymaj się.
Dobra. Dzień dobry, czy tam dobry wieczór? Kontrola. Nic podejrzanego. Trójkąt. Nielegalne przedmioty. To tak wychodzi, że nie znajdziemy nic. Wtedy jak znaleźliśmy pistolet, to przynajmniej ten... coś podejrzanego zobaczyliśmy. Okej, alkohol. Myślę, że mówi prawdę. Dobra. To nie przetestuję alkomatem. Sprawdź dokumenty. Zaraz się okaże, że kolejny z skradzionym samochodem. Chyba, że to misję mi przerwało i po raz kolejny mi go wyrzuciło. Żebyśmy mogli powtórzyć. Zobaczymy. Czy samochód jest kradziony? Czysty. A osoba? Dobra, sprawdzę tym alkoholem. Czy to prawda? No tak, no jest okej. Idziemy szukać nielegala. Jaka rejestracja niedobra. Mryga, okej. Koło jest. Czy no wiadomo, że jest, no. W sumie nie trzeba już wszystkich kół sprawdzać. Tak zauważyłem, że jak jedno koło jest nieprawidłowe, to nagle wszystkie są takie same. Kierunek. No tutaj się stopy ładnie palą. Dobra. Zobaczmy, co tu masz. Broni nie widać. Też nie widać. Może tu? Ciekawe, czy to się da jakoś otworzyć. Chyba nie. Nie no, serio. Dajcie mi broń, bym sobie poszedł spać. nie no. Ej. Nie wiem, czy apteczka jest prawidłowa, czy nie. Super. Dobra, ale na pocieszenie jest tylko to, że i tak muszę mandat dać za brak prawa jazdy. Prawdopodobnie. Zobaczymy. Brak dowodu rejestracyjnego. Prawa jazdy, okej. Okay. Za oprzyrzenie się kierowcy, to też jest punktowane. Poproszono o dokumenty, aby znaleźć brakujące prawo jazdy, prawidłowe działania kontrolne. No i tak. Co prawda nie znalazłem nielegalnych przedmiotów, ale... ale jedziemy dalej zatem. Dobra, weźmy zatem tego. Kontrola prędkości, zobaczymy. Dobra. Uj! Co
serio? Musiałeś tak przyhamować? No. Okej. Okay. Hamulec. Wysiadamy. Dzień dobry, obywatelu. Prędkość. O, to już grubiej 110. Przyjrzyjmy się. Nic podejrzanego. Trójkąt obecny. Okej. Narkotyki. Nie ma mowy. Narkotyki są dla przegranych. Ale tak się przetestujemy, skoro tak mówisz. Nielegalne przedmioty. Okej. Apteczka. Alkohol. Myślisz, że mówi prawdę, ale sprawdźmy. Racja, racja. Wszystko ma. Andreas. Zobaczmy, czy cię nie szukamy. Okej, okay, pojazd. Okej. Okay. Idziemy się przyjrzeć. Światełeczka. Ubezpieczenie, te sprawy. Jest okej. Okay. Światła miałem sprawdzić. To jest apteczka. No tutaj mi normalnie pokazało. A przy tamtej osobie nic nie było. Jak klikałem. Zastanawiam się, czy ten niedźwiadek może mieć jakiś ten... narkotyki. No. Czysta osoba jest, no. Niedobrze. To idziemy. Mandacik. Czemu nie mogę mandatu wystawić? Przekroczenie prędkości było. Nie rozumiem. Czegoś nie sprawdziłem jeszcze? O co chodzi? Muszę dać mandat, bo to przekroczenie prędkości było. Tu nic nie ma. No nic nie mogę zrobić. Mandat mi się nie wyświetla. Czemu? Przecież przekroczenie prędkości było. Gro. O co biega? No dawaj mi mandat. No nie wiem, no porypane no. Serio?
Cześć, jechał za szybko. O 10. Dobra, ja tam się nie kłócę. Ale dziwne. Tamten miał mandat, przekroczył tylko zamiast 100 jechał 101. Ten jechał 110. Kolejny delikwent. Zastanawiam się, o co chodzi z tym, że muszę to przerwać. Zaniechaj sprawdzania. Jakieś mam takie dziwne wrażenie, że on zacznie mi uciekać. O. I dobrze, że nie uciekałem. Ciekawe, gdzie ja mam w ciężarówce znaleźć nielegalny przedmiot. Prawie bagażnika nie ma. Prędkość. Niczego podejrzanego. Trójkąt pewnie zawsze jest. Narkotyki są? Nie? Automata dostaniesz, jak nie masz narkotyków. Taki ten... Dziwny kraj by był. Nielegalne przedmioty? Jasne. Alkohol. Dobra, trzeba zbadać. To wspaniale. List przewozowy. Przecież nic nie przewozisz. Okej. To zdanie mandat się należy. Czy też warninga się daje? Dobra, przejrzyjmy się. Pamiętają, że trzeba wagę podtegować. Teczka jest w porządku. Nie ma pistoletu. W sumie to smutne, no. Jak nie ma pistoletu. Czy tam czegokolwiek nielegalnego. Dobrze, przynajmniej w domu się do kół dostać. Super się ustawia ta kamera. Dla mnie bomba. No, ktoś, kto to wymyślił, to jest niezłe. Dobrze, że nie muszę bagażu sprawdzać. Dobra, idziemy po wagę. Uwaga, uwaga, idzie waga. Nie to.
obciążenie pierwszej osi, obciążenie drugiej osi. No i? Coś było? Tak jakoś szybko zniknęło. Nie wiem w końcu. M4 grubo. To daleko, daleko od mandatu. Dobra. Ale za przekroczenie czasu to ja bym mu mandat dał. Zobaczmy. Za przekroczenie to mam. No raczej chyba nie jest aresztowania, a mandatu nie ma. Co? Znowu? Poszerzenie? I znowu dobrze? Dobra, no. Dzisiaj wieczór oszczerzeń. Ale tak jak mówiłem, nie znajdę już pewnie kolejne rzeczy do konfiskaty. Spróbujmy kogoś zatrzymać kolejnego. Rutynowa kontrola. Trzymajcie kciuki, żeby miał coś nielegalnego, albo miała. Do kontroli. Zobaczmy, czy inaczej odpowie. Okej, czyli nie okej. Dobra, to mam nadzieję, że tym razem będzie mandat. Zabrać apteczki. Dobra, dmuchaj. Dokumenty. Kevin, jak tam? Okej, pojazd. Też. Kurde. Dobra. Tak w sumie nie wiem, ja na niego spojrzałem? Czy jest jakoś zwraca na moją uwagę na coś? Okej. Dobra, mandacik jak nic. Nie tego szukam. Broni szukam, czegokolwiek. Nielegalsa. Czym się ta wymiana kończy? A tu jak na złość nic nie ma. (Grym)
pierwsza osoba, tylko mi się trafiła ten i tyle. Super. Jeszcze mu się przyjrzę. Nie pamiętam, czemu się przyglądałem. Może tak, może nie. O, i mandat mi się zaświecił. No to lecimy. Podniwe światła, backup też kizu. Podniwe światła. To z tyłu miał chyba. Kurde, zaziewam się. Dobra. Prawidłowe działanie. Fantastycznie. Mam jeszcze czas na jedną kontrolę. Tego co widzę. 4 minuty. Ta-na-na-ta-ta-na-na. Ej! Nie działa, nie zaznacza mi bryki już. Już jest ten, wróci do domu. Kurde, serio? Znaczy wróci do domu. A komisariat? Jaka lipa. Przecież jeszcze 3 minuty mam. Oj! To smutno tak, ale tak czułem, że te nielegalne przedmioty to będzie lipa. Się zdziwiłem w ogóle, że za pierwszym razem. Ale też ten pościgi, tylko też jeden pościg był. W ostatnim odcinku to więcej mi uciekało niż się dało zatrzymać do kontroli. Dobra, no nie ma co płakać. Lecimy z tym koksem. Już nie ma co patrzeć na czas. Pykniemy się na komisariat i tyle. Chociaż mogłem chyba dojechać, bo teraz mam już na czerwono 17 minut. To pewnie jest gorzej niż... O 4 minuty bym chyba dojechał tą autostradą. Trochę głupio zrobiłem. Jednak. 15 odcinek nagrywa mi. Się nauczyłem pewnych rzeczy. Ile? Czyli za każdą minutę jest 100 expa. To skończyłem na minusie. No dobra, nie jest śmieszne, ale... Mogłem już przetelepać się te 4 ten. 3 pościgi, grubo. I znalezione nieprawidłowości, czyli pewnie... chodzi o brak apteczki, na przykład... Ten deseń. Dobra. No cóż. Smutno się zakończył ta zmiana na minusie. No jest jak jest. Nauczkę na przyszłość. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka na kolejne tradycyjnie. Zapraszam w czwartek o 14:00. Hej.